Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Planet Crafter. Słuchajcie, mam dzisiaj bardzo długą listę tudusów. Pewnie nie wszystko uda się zrobić, dużo rzeczy na głowie. Fajne pomysły macie też w komentarzach, też sobie niektóre rzeczy spisałem. Więc słuchajcie, zróbmy szybki review moich notatek i zobaczymy, co z tego uda dzisiaj się zrobić. Mamy nowe optymalizatory do postawienia, ale nie wiem, czy będę chciał przyspieszać na razie akurat te trzy. Tam ciepło chyba jest, tak? No mamy trzy... Dobra, nieważne. W każdym razie nie wiem, czy będę chciał nimi jakoś priorytetowo się zachować. Zająć. Koparki dla unikalnych surowców bardzo chętnie, tylko musimy zacząć, słuchajcie, od tego, o czym najczęściej pisaliście i o czym ja też sobie tutaj już zaplanowałem w głowie. Nadstop. Potrzebujemy mieć jakąś osobną fabrykę nadstopu, zanim teleportery się pojawią, żeby móc potem się teleportować do tej fabryki po prostu, tak wiecie. Cyki, jestem. Zrobić sobie fajną fabrykę nadstopów i prętów nadstopów, tak? Czy to u nas w bazie jakąś, czy to zrobić. Znaczy, trzy sposoby można odpalić, jeśli chodzi o nadstop. Można pójść pozwiedzać labirynt na samym szczycie. Od tego może nawet zaczniemy dzisiaj. Po drugie, możemy tutaj zrobić sobie koparki. P1 nawet, tak, ze 3-4, zrobić ten autowytwórnik i może w ten sposób automatyczne tworzenie nadstopów wyprodukować sobie w okolicy. To jest też realne, ja bym z chęcią zobaczył, jak to działa, mamy dużo energii. Nie wiem tylko, czy mamy surowce na to, ale no właśnie nadstop do tego potrzebuje na start jakiś. No i możemy też polecieć do fabryki, przepraszam, nie do fabryki, tylko gdzieś tutaj, o, zobaczmy w ogóle jak wygląda. A, GPS-3 trzeba też puścić, no tak. Gdzieś tutaj była również, czemu kurde trzeba klikać na przyciski, to mnie tak denerwuje, że WSAD nie działa. Gdzieś tutaj była, o jest, dobra, tu mamy kopalnię nadstopu, całkiem blisko, tak? To była obok tego wraku, spoko, to nie jest daleko. Bardzo blisko jest kopalnia nadstopu, tutaj wejść, postawić tu koparkę P2 albo dwie nawet. I to sam będzie wydobywać nam nadstop, prawda? I potem zrobić jeszcze obok niszczarkę, czy jakieś... nie wiem, czy jakieś magazyny, żeby można było na nadwyżkę innego surowca po prostu zostawić tu, czy może po prostu zabrać ze sobą, jak będzie potrzeba. Tylko koparka P2 chyba też wymaga prętu nadstopu, więc widzicie, no. To trzeba będzie na początku w ten nadstop zainwestować. Czy jest jakaś bliżej miejscowa? Może byśmy w końcu polecieli tutaj? Do tego dziwnego, kurde, portalu? To jest jakiś... No chyba by było jakaś placówka naukowa, jak dobrze pamiętam. Można by było ją też odwiedzić. No, nie wiem, to chyba najbliżej nadstop jest tutaj. Ja poczekam, aż GPS-3 strzelimy, żeby więcej widzieć. I to cały czas trzeba klikać, że to nie można przytrzymać, żeby to przejechało. Strasznie pod względem coli, czyli quality of life, tak? Improvements pod względem tego przyzwyczajenia gracza do dobrych, fajnych rozwiązań. No tutaj to siedzi naprawdę, jest słabe, że to nie można sobie, kurde, przeklikać strzałkami. Więc taki jest plan. Od nadstopów byśmy chcieli dzisiaj zacząć. Ale co jeszcze tutaj mam? Rozsiewacze drzew dzisiaj trzeba postawić, tak? Przestrzeń domową trochę rozbudować, żeby tam jakieś łóżka postawić, coś, żeby tak było przytulniej. Kilka warzywników P2, ale to jak będzie trzeba nowe stawać, bo te P1 dają radę. No krócej oczywiście, znaczy szybciej byśmy mieli produkcję warzyw, ale mamy te warzywa, więc to można odłożyć na bok. Inkubator. Ale to, wiecie, to larwy, tak? To jest z larwami związane, więc to się nie pali na razie. Wieża widokowa. Taki pomysł wrzucaliście, że może bym tutaj zbudował jakąś wieżę widokową, żeby wszystko widzieć z daleka, ale to już Keskel zrobił dokładnie taką wieżę widokową, zaintrygował się komentarzami, zrobił i od razu mi tam dawał, raportował mi, że ją zbudował i tak naprawdę ta wieża jest fajna, tylko że nie doczytują się elementy i gucio widać tam z góry, więc... Pytanie, jak wysoko można się budować, też jest to ciekawe. Tutaj Łukasz podrzuca, ale wiem, Łukasz tu pierwszy podrzucił, ale to pisaliście w komentarzach, że może warto by użyć złotego nasiona do manipulatora, a ogólnie, żeby w manipulatorze robić eksperymenty. Ja to chyba w Early Accessie robiłem, tak? Bo widzicie, tutaj są sugestie, jak robić te rzeczy i widać, to jest kora drzewna, mutagen i jakieś nasiono. Więc jest szansa, że gdybyśmy wrzucali wszystkie po drodze nasiona, to byśmy generowali jakieś unikalne lasy na przykład, tak? Więc możemy też zaraz zobaczyć. Podobno mam jeszcze jakieś złote nasiono gdzieś odłożone, tak? Mam? O, chyba nie mam złotego nasiona odłożonego, bo by tutaj było chyba. Chyba, że go położyłem gdzieś i zapomniałem gdzie jest, ale mam wrażenie, że już nie mam złotego nasiona żadnego. Natomiast możemy sprawdzić, czy to zadziała z tym na przykład, z rośliną Orema to zadziała. Mianowicie zawsze wziąć sobie rzeczywiście korę, tak? Sztukę kory, wziąć sobie sztukę
Mutagen mamy? Mamy mutagen, pozbieraliśmy tego trochę. Tak, bo to jest kora, mutagen i kwiatek. Tak, zaraz się napiję. Kora, mutagen, Boże, kora, mutagen i to. I zobaczyć, czy to coś da? Nie daje nic, tak? Brak dopasowania, ale może tak każdy kwiat sprawdzić, nie? I zobaczyć, czy coś zadziała. No ale właśnie nie mam, kurczę, na razie tutaj wrzucę ten zestaw. Nie mam, kurczę, złotego nasiona. Chyba, że go naprawdę, bo wydaje mi się, w komentarzach pisaliście, że mam jeszcze jedno złote nasiono, mogę go zużyć, ale zawsze mogę skądś wyjąć, tak? Ale mam wrażenie, że albo go gdzieś wsadziłem, chociaż jakbym go wsadził, to raczej bym wsadził go w tę skrzynkę, bo to jest skrzynka na takie rzeczy. Może jeszcze znajdziemy jakieś złote nasiono, to będziemy testować. A jak nie, to wyjmiemy dla testu skądś złote nasiono i wrzucimy. Chociaż mam wrażenie, że... Wiecie co, to złote nasiono chyba... Dobra, zrobimy, wiecie co, jeszcze jedną rzecz, o której też czasami... Też mam na tudusach, jeszcze nie skończyłem czytać tudusów. Weźmiemy tę roślinkę Orema. Mówicie, prosicie mnie o to, żebym zbudował po prostu ogród botaniczny, w którym każdy rodzaj kwiatka będę miał, tak? I może to nie jest głupi pomysł, żeby w tym miejscu zrobić taki ogród botaniczny. Czyli zabieram złote nasiono i wstawię roślinę Orema, żebyśmy zobaczyli tutaj, w tym miejscu na przykład, o, gdzieś tutaj zrobili pokazówkę, jak wyglądają wszystkie kwiaty. Ja jestem za. No, myślę, że to jest fajny pomysł. Zróbmy to, popatrzmy, jak te wszystkie kwiatki wyglądają. Tak, o! Jakimś cudem nie było tych wcześniej do tych larw, ale to są pospolite. O Jezus! Ile narąbało tych larw? Rzadka larwa. O Jezus, skąd tyle tych larw? Nie było ich na... What? Przecież ich tutaj nie było! Wystarczy się, zobaczcie, odwracać. Chyba o tym też Keskel pisał. Że to wystarczy po prostu gdzieś pójść, odwrócić się, wrócić i nagle larwy się generują. O co chodzi? Jezu, w takim... Jo! Pospolite. O kurcze, faktycznie. Larwy tak po prostu się pojawiają i co, i znikają potem? Nie wiem. Nie wiem, ale zebrałem kilka larw przy okazji. Dobra, to ciekawe. No dobra, czyli widzicie, czyli wśród kwiatków one się trochę pojawią. Nie wiem, czy to akurat jest zasługa tego, że to był akurat kwietnik? Czy co, że one tam się pojawiły, czy tak ogólnie na świecie tak to działa? W każdym razie, dobra, napijmy się jeszcze jednej wody. No i tak, no to larwy, no to pewnie będę musiał zrobić osobną skrzynkę na te larwy, nie? Bo to już taki moment, że może rzeczywiście zróbmy sobie jeszcze skrzynkę osobną na larwy. Dzisiaj jest co robić, słuchajcie. I kusicie mnie tymi kolejnymi maratonami, żeby znowu magraton zrobić z Planet Craftera. Kusicie jak po prostu alpaczane diabły, jak to ująłem w komentarzach. Robale! Robale! I to są w sumie larwy, ale... Ale larwy to robale. Więc niech będzie. I tutaj mamy chyba jeszcze jakieś... O właśnie, tu jeszcze mamy dwa robale. Więc niech będą na razie tu. My nie jesteśmy jeszcze nawet w fazie robalowej. Kurka. Dobra, no i mam te złote nasiona. I zobaczymy, czy ze złotym nasionem to zadziała ten układ. Czyli nie wiem, czy to... Nie wiem, czy ma znaczenie, jaka kolejność. Może nie ma znaczenia. O proszę! Jest! Faktycznie! Jakieś coś się tu tworzy ze złotego nasiona. Musiałem to robić w Early Accessie. Przypomnieliście mi po prostu, że tak się da. Czyli można sobie eksperymentować, tak? Więc możemy wziąć po jednej sztuce wszystkiego, czego jeszcze nie stworzyliśmy i zobaczyć, jak działa sekwencjonowanie. Więc za chwilę będą pojawiać się drzewa. Nie wiem, czy nie chciałbym od drzew zacząć, bo nie wiem, czy to też nie wpływa na rozwój roślin. 60% i zaraz będą, kurczę, już drzewa wszystkie powyrastają, więc widzicie, przyspieszyliśmy bardzo potężnie. Dzisiaj myślę, że przebijemy te 8.3 GTI, żeby przebić moje postępy z Early Accessa, ale patrzę na swoje notatki dalej. Wiesz, że widokowo zanoszono zrobione. Chip za fotelem pilota był w kanionie. Tutaj Xtilion? Tak napisał w komentarzach, że zauważył, że był chip obok fotela pilota w tym kanionie, w którym byliśmy. No i rezerwat kwiatów, już o tym mówiłem, więc z wielką chęcią zacznę od tego, żeby polecieć, zobaczyć ten chip, ale no właśnie, tutaj pojawiły się pnącza. Więc upieczemy, słuchajcie, dwie pieczenie na jednym ogniu i zobaczymy, jak wygląda sam szczyt. Bo chyba można się wspinać, po tym można się. I jesteśmy na górze i tutaj właśnie będzie taki startowy nadstop. Znowu do pozbierania, więc tutaj pewnie będzie sporo tego nadstopu, sporo zwiedzania. No i wreszcie jesteśmy na szczycie. Ło, jakie ładne drzewo. Widzicie? I tutaj mamy ładny widok na wszystko, na naszą bazę, na drzewa. Tu będzie można wszystko tutaj zagospodarować drzewami i zrobimy z tego taki ładny rezerwat. Tam się jakieś drzewo pojawiło, to ciekawe. Tam widać w ogóle, że coś jest w oddali z tej perspektywy. Mówicie, że warto też do jaskini Irydu zajrzeć.
Larwa rzadka. No będę brał rzadkie przede wszystkim. Chociaż widzę, że larwy się spawnują bardzo mocno. Dobra, bierzemy to oczywiście. Zbieramy wszystko. No dobra, zaczynamy od sprawdzania tutaj, co się dzieje. Pospolita, dobra. Teraz pytanie. Nie no, z larwami nie ma problemu. Jest ich tutaj milion. Za chwilę się generują. Wystarczy się odwrócić i już są. Więc pytanie brzmi, czy jestem w stanie skoczyć dalej? Czy muszę szukać na każdą... Na każde miejsce z wejściem muszę szukać właśnie wejścia. Patrzę tutaj. Co, widzicie, jak tutaj jest skrzynek w ogóle? Trzeba pewnie znaleźć odpowiednie pnącze, żeby dostawać się na górę, ale ja spróbuję przeskoczyć! I to chyba nie uda się. Chyba nie. Trzeba będzie, słuchajcie, znaleźć jakieś wejściówki. Co też nie jest problemem, bo nagle, zobaczcie, tu ja pojawiły się w ogóle korzenie, które pozwalają wejść na górę. Czyli zaczynamy dzisiejszy odcinek od eksploracji tutaj po to, żeby wyszukać, słuchajcie, można tu się wspiąć po tym drzewie, czy to jest tylko... A nie, to jest drzewo, to nie jest pnącze do wspinania się. Będziemy chcieli zacząć od zwiedzania tej góry, bo przede wszystkim zwiedzanie tego miejsca tutaj, co powoduje, że zbierzemy przede wszystkim nadstop, który jest potrzebny, żeby zebrać w ogóle surowce na to, żeby postawić, słuchajcie, więcej zabawek. O, tu jest wejście. Więcej... Nadstop startowy tak zwany, tak? Na rozruch nadstop na pewno się przyda. Potem jak pozbieramy ten nadstop... No nie, jak to nie chcesz się zebrać? Każda sztuka jest na wagę złota, ty nie chcesz się zebrać? Pało! Dobra. Można pójść po drzewkach. Dobra, tutaj pójdziemy jeszcze. Hops! Tylko bez... No nie wierzę, co jest grane? No kurde, proszę mi nie robić takich numerów. Już drugi nadstop się nie chce zebrać. Drzewa tu na górze. Ładne są. Kurka. No, ładne. No jest gdzie łazić tutaj, tylko że najgorzej, że mam... Przepraszam, mamy nadstop i nie mogę go zebrać. Mam też brak tlenu i zaraz będzie problem, ale to... Mamy butelki z tlenem, będziemy je używać tutaj, albo zaraz postawimy sobie gdzieś na górze. No co? Przecież to jest... Tak nie można. Czemu nie pozwalasz mi tego wziąć? Weź się, no. Może jakiejś konkretnej pozycji? Mieliście kiedyś takie problemy tu w tej grze się kłócać? Nie da się. Cholerka, no. Mam w ogóle tlen? Mam ten. No jest nadstop, ale nie mogę go wziąć. Może jest jakiś sposób, żeby go zbierać? Może znaleźliście jakiś sposób? Ta, wiem, że mało tlenu. Już. Zjemy sobie też przy okazji. Ej. Więc podróżowanie tutaj na górze będzie problematyczne. Tutaj dużo się nie zbierze w sumie tego nadstopu, tak? Tak coś czuję, ale dobra, pójdziemy eksplorować dalej. Zbierz się! Dziadu jeden. Każda sztuka jest tutaj ważna. Każda sztuka zbliża mnie do prętu nadstopu, który jest kluczowy. No. I to co drugi będę mógł tego wziąć, tak? Chamskie. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Też tak mieliście? Napiszcie mi w komentarzach, czy tak też mieliście. Jedne można, innych nie można. Czy one jakoś nie wyszły, nie wylazły? Co jest grane? Do tej pory widziałem tylko jednego zbuntowanego... Żelazstwo jedno zbuntowane takie. Dobra, na szczęście więcej się da, niż się nie da zebrać. Taki plus. Gdzieś tutaj będą, o właśnie, kolejne skrzynki, które mogą też mieć... Ciekawe, czy można... Myślicie, że tam na górze tego drzewa jest skryta jakaś... niespodzianka? To była niespodzianka. To była największa niespodzianka. Spartoliłem na mordę. Wespnij się. O! Aha, to jest skrzynka? Nie. Dobra, ale tutaj mam jakieś wejście. Może to nawet jest to. Dobra, jakimś cudem trafiłem akurat na to wejście, które... na którym miałem być, także no... Ale przynajmniej sprawdziłem, tak? Zaspokoiłem swoją ciekawskość. Nie ma tam nic. Pójdziemy do tej skrzynki. Ciekawe, czy jakaś złota może być skrzynka umiejscowiona. Weź się, zbieraj nadstop. Ile mamy tego jeszcze miejsca? Sporo. Dobra. Tylko ja znajdę zaraz... No! O! O! Trzeba po prostu czasami znaleźć odpowiedni piksel. No i jest chip ze schematem! No i to są chipsy ze schematem, są najlepsze. No jeden jeszcze jest w tym wraku, do którego chciałem polecieć. Na razie olewam larwę. Co tu jeszcze można? Tu już nic nie można. Okej. Okay. Ale jestem przekonany, że jeszcze da się gdzieś wejść od jakiejś strony. Widzicie, jeszcze jest jedna skrytka, ale to jest blisko bazy, więc łatwo wrócić szybko. Dobra. Wracamy na razie, tak?
Jest szansa, że tutaj jeszcze jakiś nadstop, o właśnie, pozostał, bo jest szansa, że go zostawiłem gdzieś jeszcze. Jakieś pojedyncze tutaj dynksy mogą się jeszcze gdzieś znaleźć. Ale dobra, słuchajcie, na razie wracam do bazy, zrobię porządki, jeszcze raz wrócę tutaj. Jeszcze sobie wezmę tylko trochę tlenu na drogę. O, proszę bardzo, tak wyglądają te kwiatki. Znaczy, widzieliśmy te kwiatki, nie? Ale teraz mamy... Te kwiatki widać, one tak tutaj ładnie wyglądają, one ładnie tutaj wszystko... będą upiększać. Więc chwila na robienie porządków. Widzicie, nad stopą mamy całkiem sporo. A wiecie co, od razu odpalmy chipa, zobaczymy co tu jest. Przypinanie schematów P3. Mój Boże, to ile tych schematów ma być? 3 mi wystarczą, bo potem się robi bałagan. Weź to potem odklikuj. Słuchajcie, jestem pod wodą tutaj, w jaskini Osmu. I sobie eksploruję, sobie sprawdzam rzeczy, bo rzeczywiście tutaj zalało jaskinię. Jestem dosłownie tutaj, tak, w tej przestrzeni. I co jest ciekawe, to, co teraz na co zwróciłem uwagę, to zobaczcie spożycie powietrza, tak, że minus 9 teraz jest zużycie powietrza. I na czym to polega? No to polega na tym, że jak wyjdziemy sobie na powietrze, jest 1.6. Bo to oznacza po prostu nie mniej, nie więcej niż to, że no mamy jakby pod wodą, nie czerpiemy pod wodą tlenu, prawda? Ale na powierzchni czerpiemy tlen, więc już mamy 1.6, tak? Bo 1.9 to jest normalny spadek tlenu. Tylko że terraformacja powoduje, że jeszcze wolniej nam ten tlen spada, jak jesteśmy na zewnątrz, tak? Więc tak to działa. Więc ten filtr, widać, że troszeczkę tam coś zmienia, ale im większa terraformacja będzie, im dalej idąca, tym coraz bardziej będzie to się opłacać. Tak? Niebawem może dojdziemy do takiego momentu, gdzie tlen przestanie być problemem. Myślę, że to jest chyba jakby do tego dążymy, żeby na tej planecie był po prostu tlen do oddychania bez maski. Tak? No, więc wyruszyłem tutaj, żeby zdobyć chip w tym wraku, więc przy okazji sobie tutaj zajrzałem. Znam tę skrzynkę. Wiem, co w niej jest i tutaj słusznie tutaj zauważyliście, że tutaj przy tym fotelu, bo na montażu rzeczywiście widziałem, że to jest. Proszę bardzo, jak skuba. Nie zauważyłem tego absolutnie. I jest, a to jest przecież kluczowe, tak? Zdobywanie tych chipów. Także jest. Tutaj czytaliśmy informacje, mamy jeszcze do zbadania. W jednej z informacji, jak dobrze pamiętacie, było info o tym, że gdzieś można znaleźć... Znaczy mamy jakieś miejscówkę do odwiedzenia, tak? Mamy trajektoria, tak? Koordy pewnego miejsca, do którego możemy się udać. Oczywiście, że mega mnie też ciekawi cały czas ta grzybowa jaskinia i te drzwi, i tam jeszcze coś przeoczyłem i zwróciliście moją uwagę, żebym jeszcze się rozejrzał tam po okolicy, więc się rozejrzę, jak tam znowu będę. Tylko pytanie, czy biorąc pod uwagę, ile ja tutaj mam roboty z przygotowaniem wydobycia nadstopu, czy znajdę chwilę, żeby dzisiaj tam polecieć? O kurcze! Nie zmieszczę. Powiem wam szczerze, mam tyle prętów irydowych, nie muszę tworzyć w ogóle koparki irydu. Mam tyle prętów irydowych, że chyba to jest najbardziej obtentegowana szafka ever, oczywiście oprócz aluminium. To właśnie jest prętów irydowych, więc mam nadzieję, że niebawem ten iryd będzie można na coś go zużyć, bo kurka jego, Olek, za dużo tego wszystkiego mam i rzeczywiście nie mam co z tego robić, więc mam nadzieję, że będę miał zaraz co z tego zrobić, więc wracam i za chwilę zrobimy jeszcze jedną rundę tutaj na górze, bo mamy niezebrane jeszcze wszystkie, przecież nie zebraliśmy jeszcze wszystkich skrzynek, a dobrze byłoby zrobić sobie zapas nadstopu zaraz zanim będziemy tworzyć architekturę i infrastrukturę. A jeszcze jedna by się przydało chyba. Mam w ogóle jakieś żelazo? Od razu bym zrobił jeszcze jedne te schodki, chociaż mam wrażenie... Dobra, zrobimy tak. Zbierzemy stąd wodę, dobra. Dobra. To za chwilę to zrobimy, bo chcę poprawić to trochę i dać jeszcze jedne schodki albo platformę tam na dole. Żeby było jednak łatwiej do schodzenia, bo to jednak jest takie trochę fuszerka. Więc zebrałem trochę osmu, zebrałem trochę siarki. Zebrałem też właśnie pręty irydowe. No to zobaczcie te pręty irydowe, jeżeli nie pamiętacie, ile ich jest. No kurna, już mi się nad nie mieszczą. No już mi się nawet, kurde, iryd nie mieści już teraz. Już mam go totalnie za dużo. Muszę coś z niego zacząć robić, bo tego jest po prostu za dużo. Osmu też mam całkiem ładną dawkę już, więc też bardzo fajnie. Nawet jedną sztukę nad stopu udało mi się zdobyć. Git. Zobaczmy, co nowego pojawi się w chipach. Rakieta Co robiąca? Rakieta wizualizująca drony?
że co? Co to znaczy rakieta wizualizująca drony? To w ogóle... Co to jest za załatajstwo? Nie wiem, co to jest. Zaraz sprawdzimy, co to jest. Nasiono nulne, okej, super. I iryt, z którym nie mam co robić, więc... No właśnie. No i widzicie, tu mam multiplikatory ciepła, tlenu i ciśnienia. Tak, to trzeba zobaczyć, czego mamy najmniej w razie czego, albo co najwolniej się rozwija. To jest mili, nie mikro, też poprawiacie mnie bardzo słusznie, że to jest mili Kelvin. Mikro Kelvin to jest taka, no, M z takim długim ogonkiem. Więc to jeszcze trochę, optymalizator maszyn P2 w ogóle, tak? Czyli będzie można zrobić jeszcze P2, no, teleporter to 25 GTI, tu w ogóle filtr wody jest też do zrobienia, niebawem będzie. Także ten teleporter 25 GTI, no to jeszcze kawałek, ale... Oj, to będzie game changer, rozsiewacz drzew P3 i tak dalej, tu mamy pręt osmowy! Naprawdę? Potem jeszcze się robi pręty osmowe? Dalej nawet nie chcę patrzeć, żeby sobie nie psuć. Rozsiewacz drzew P2 też już jest w sumie blisko. Tlen się by przyspieszyło. Może byśmy w ogóle pierwsze drzewa rozsiali szybciej niż P2 byłoby szybciej. No tutaj widzicie, biomasa wymaga jeszcze skoku, więc mi się wydaje, że rozsiewacz drzew. Ale właśnie ciekawe, rozsiewacz drzew daje sporo tlenu, tak? 920 na sekundę. O, czy to oznacza, że trzeba będzie jednak optymalizatory przestawić na rozsiewacz drzew? Być może. Ale energia rośliny 97, o to właśnie chodziło, że rośliny 97. Więc drzewa trzeba będzie rozsiać zaraz, tak, zdecydowanie. Dobra, te porządki, no zrobione, jeszcze jeden tylko kwiatek, muszę się go pozbyć. Dobra, zrobiło się to drzewko tutaj? Zrobiło się. Pleom, mnożnik tlenu 350, proszę bardzo. Nasiona drzewa pleomu, to chyba najlepszy mnożnik, tak? No bo ze złotego nasiona, więc będzie można zrobić te pleomy. Dobra, to zobaczmy, jak koparka P2, jakie to wymagało surowce. To rozsiewacz drzew, w sumie trzeba by było go zrobić już. Wiecie co, zróbmy ten rozsiewacz drzew. Zapiszmy sobie. Autowytwórnik wymaga prętu nadstopu, no właśnie. A koparka P2 też wymaga prętu nadstopu. No właśnie. I byśmy chcieli prawdopodobnie zrobić... A, no i widzicie, dwa pręty irydowe, dobrze. Chcielibyśmy zrobić być może dwa ekstraktory rudy P2 i od razu postawić tam w miejscu, gdzie mamy wydobycie nadstopu, żeby można było stamtąd zbierać. Tak mi się wydaje. Tak. I można by tam przy okazji albo... No można by też niszczarkę tam postawić obok. Gdzie jest niszczarka? Tu jest niszczarka. Byśmy może zebrali też surowce na niszczarkę. Czyli wszystkie te nadmiarowe surowce niszczyć albo po prostu je zbierać na razie tam, stawiać w szafkach. Bo może ten surowiec kiedyś się przydać. Ja nie lubię, ja nie jestem fanem niszczenia przedmiotów, tak? W ogóle zobaczcie też, że ekstraktor rudy P2 generuje również ciśnienie i ciepło. Także one przyczyniają się również do terraformacji, dał całkiem nieźle, tak? Więc słuchajcie, zbieram teraz surowce, które są tutaj wymienione na te trzy rzeczy. I za chwilę rozstawimy dwie koparki, postawimy niszczarkę. I zrobimy rozsiewacz drzew pierwszy, więc od razu wezmę sobie to fajne drzewo i zaraz zaplanujemy, gdzie to drzewo się pojawi. Dobra, to co? Mam wszystko przygotowane. Rozsiewacz drzew. Czemu? Czemu? Co jest nie tak z rozsiewaczem drzew, że nie mogę tu postawić go? Nierówny teren? Ej! Co jest? Czekajcie. Może w opisie coś. Rozsiewacz drzew. Może on musi być przy... A to nie było trzeba przy wodzie? Umieść wewnątrz nasiona drzewa, by zasadzić pierwsze drzewa, umieść na powierzchni wody. Dobra. Warto czytać opisy. Coś było z tą wodą, że coś kiedyś mi zabrało jakiś surowiec, bo źle postawiłem? Na powierzchni wody. Tak, że potrzebuję wody, żeby można było generować, ale z daleka od bazy, bo wiadomo, nie chcemy sobie tu nic popsuć, więc okej. Rozsiewacz drzew musi mieć wodę. Proszę bardzo. Jest. I tutaj stawiamy sobie nasiono pleomu i mamy mnożnik tlenu, tak? 350%. Rośliny 97 gramów. Dobra, czyli tak, mamy pierwszą rzecz postawioną. Pierwsze drzewa zaczną się powoli tutaj wyrastać z czasem. A teraz przygotowane mam wszystko na dwie koparki P2 i niszczarkę, więc teraz zasuwamy, tylko jeszcze sobie zerknę tutaj, zbiorę metan. O, jeszcze tlen dostałem w nagrodę za dobre sprawowanie. Dobra, metan, spadaj tu. A, mamy tu jeszcze dwie butelki. Będę teraz z dwoma butelkami tlenu biegał.
do tych moich eksploracji i zasuwamy teraz... Dobrze zasuwam? Zasuwamy... Ha, oczywiście, że nie. W kierunku pustynnym, tak, tam. Musimy do tej jaskini sobie wejść, na pustyni. Do jaskini, na pustyni, hej. I tam sobie pewnie postawić w ogóle też oddychanie tlenem. Niekoniecznie trzeba, ale można. I budujemy... O, widzę zeolit po drodze. Dobrze, no się mogło pojawić. O, właśnie. Tutaj jeszcze nie latałem, żeby zeolit pozbierać, więc chętnie. Gdzieś jeszcze skubnę zeolicik. No właśnie, słuchajcie, widzicie? To jest coś nowego, tego nie było. Tutaj drzewa coś nam, zobaczcie, zmieniły. W tym miejscu przynajmniej. To jest kierunek południowy. Znaczy, to może oznaczać po prostu jakieś... Tutaj chyba jest to przejście, tak? O, więc wydaje się, że może teraz faktycznie nam się to przejście tu jakoś otworzy przez te drzewa, bo to się ewidentnie zmieniło, to jest ewidentnie nowe, więc będzie można sprawdzić, ale jeszcze mówicie, Staszek, przeleć sobie przez jaskinię Irydu. No właśnie, no wiedziałem, że ten punkt, kurka, kiedyś będzie miał jakieś wejście na górę. No i ma, i nawet jeszcze zeolit obok się pojawił. Dobra, wespnij się. O! A, ale i zobaczcie, jak idealnie filtr wody w tym momencie się pojawił. Dobra, tutaj są jakieś rzeczy. Pospolita larwa. Mamy zeolit. Mamy... No tak, pamiętam te kielichy. Ale nie można ich zebrać, one po prostu sobie tutaj żyją. Okej, ale może to być jakaś złota skrzyneczka albo coś? Filtr wody, będzie można pić wody, może na przykład z takich zbiorniczków będzie można wodę pić. I z wodą będzie jeszcze mniej problemów. Mamy skrzyneczkę, a w środku nawet kwarcyt pulsarowy, ale... Troszkę problem z miejscem się robi. Więc, no właśnie, chyba nie będzie zaraz nawet miejsca, wywal to. Nie będzie miejsca zaraz na zeolit. No dobra, ale ogólnie wiemy, że tu możemy sobie jeszcze wrócić, posprawdzać, może tu jakaś złota skrzynia. Gdzieś skitrała, patrzcie, to jakieś przejście jest. O, kolejna skrzynia, no tej nie otwieram teraz, żeby się nie denerwować. Proszę bardzo. I powrót do bazy, tak? Powrót do bazy tutaj byłby ładny. Dobra, to myślę, że w drodze powrotnej, co? Wejdziemy sobie tu jeszcze raz w drodze powrotnej zdecydowanie, na razie zejdziemy. Także tak, tutaj rzeczywiście z czasem odkrywają się nowe miejscówki, nowe rzeczy, nowe sekrety. Można by po siarkę skoczyć, ale no i tak nie mam miejsca. Wypadamy stąd i idziemy do tej jaskini. No i wiem, że tu mi cały czas podpowiadacie mi, próbujecie mnie nakierować, gdzie ta złota pierdzielona skrzynia jest. Ja z wielką chęcią naprawdę zapoluję w którymś momencie na nią. Ale wiecie, są priorytety teraz, tak? O, widzę, że mi się tlen kończy wręcz, to ja bym może na początku poleciał tutaj i zassał sobie trochę tlenu, a potem do tej jaskini. O, do tej jaskini. Jakaś oaza się zrobiła, zobaczcie. O kurde. Spójrzcie w ogóle tutaj. Tu się zrobiła cała oaza wokół tego. Ło kurcze. I nawet jakimś cudem znowu dobrze postawiłem, że nie drzewo mi nie wyrosło na bazie, ale widzicie? Kurde. Może to też coś zmieniło w samym wraku? Może otworzy nowe miejsca we wrakach? Już będzie można teraz je bardziej eksplorować też przy okazji, tak? O, i tu mamy też trochę nadstopu, którego zostawiłem sobie kiedyś. Dobra, to też jest ważne, tu mamy nadstop do zabrania. Dobrze. To się ciemno akurat zrobiło, ale tutaj cała oaza wokół wraku, to zastanawiam się, czy to coś nie zmieni we wraku. Czy ta oaza czegoś nie zmieni. Ja pierdzielę. Się zrobiło teraz tak ciemno. O! Roślina Volnus. Bo co, bo wolna jest? O, mam jedzenie, dobra. Zjedzmy, weźmy tę roślinę Volnus. Jakie są statystyki rośliny? Mnożnik tlenu 500. To praktycznie, słuchajcie, zaraz... Przecież to jest mnożnik złotego nasiona, tak? Volnus. Kurde. Wolno rośnie pewnie dlatego, ale to jest ewidentnie to. Czekajcie, bo ja już nawet nie widzę, gdzie jest teraz ta jaskinia, bo jest kurna ciemno. Okej, okay. No i słuchajcie, tutaj sobie robimy zestaw. O Jezu, mam nadzieję tylko, że nie siądzie mi prąd, ale ja dużo tego prądu dałem, więc ekstraktor rudy P2. Szanowni Państwo, ustawiamy sobie dwie koparki obok siebie. Jedna tutaj. Druga tutaj. I szanowni Państwo, one mają nawet, one mają też większą, dobra. Bo one mają również większą szafkę od razu, tak? Więc nie dość, że wydobywają lepiej, to jeszcze mają lepszą szafkę, więc tu mamy postawione to. Oczywiście mogę sobie też... No i się pojawiają robaki. Rzadka, to wezmę.
Dobra, zróbmy sobie porządeczek i co my tu mamy? Wodę? A, wody nie wziąłem ze sobą. Okej. Okay. Krótka wyprawa, to może dlatego. Niszczarkę byśmy chcieli też postawić tu pewnie, nie? Ale w ogóle to dobrze byłoby postawić... Niszczarka, dobra. W razie, gdy była potrzebna, proszę bardzo, możemy niszczyć nadmiar surowców w przyszłości. O! Automatycznie się zawartość, kiedy ekwipunek jest pełny. Okej. Okay. Czy to może oznaczać, że na przykład ta automatyka może też na przykład wysyłać rzeczy do niszczarki? Może tak. Larwa pospolita. No kurde, one się pojawiają zawsze za mną. To takie... skumbagi. Takie... hej, ninja robaki, tak? Nie widzisz mnie, o, już jestem. Kurde, filtr wody sobie zbudujemy, to przestanie być woda problemem, bo woda jest wszędzie, tak? Więc tu gdzieś widziałem zeolit. O, ale zobaczcie, my jeszcze tu nie byliśmy. O kurde, jakie tutaj są mogli rzeczy. Ło, patrzcie, myśmy jeszcze tej sekcji w ogóle nie zwiedzali. Dlatego no, każde miejsce w tej grze to jest po prostu symulator ło i ła. O, mnożnik ciepła. A nie ma mnożniku energii elektrycznej? To by tak też pomogło. No dobra, ale fajne rzeczy się pojawiają. To jest rzadka? Rzadka. O, jest zeolit. No, więc mamy kolejne miejsce do zwiedzenia w razie czego, tylko na razie to mam mało wody i mało tlenu, więc na razie zrobiłem, słuchajcie, już produkcję nadstopu dwoma koparkami P2, zrobiłem produkcję, pozbierałem trochę nadstopu tam z góry, jeszcze nie wszystko sprawdziliśmy, więc zaraz tam wracam, ale stąd oczywiście chcę zabrać, zostawić na... kurde. Ul! O! No proszę, 80 musi być chyba ton. Że ul się pojawił, ale chcemy wziąć cały nadstop. Dobra, jest tu jakiś shit, którego nie chcemy mieć? Nasionka zostawimy, bo nie są jakieś tam super potrzebne na razie. Żelazo zostawimy. Dobra. Woda się kończy, ale proszę nie panikować. Dobra. Okej, okay, wracamy, zrobimy sobie ten filtr wody. O ile nam pozwolą surowce i będzie można wtedy zasysać wodę też ze zbiorników, co na pewno też ułatwi zarządzanie i ogólnie z wodą będzie mniej problemów, jeszcze bardziej. Dobra, przygotowałem sobie, słuchajcie, surowce na to, żeby mieć filtr wody i... cyk! Teraz, szanowni państwo, mogę pić z jezior. Aha, z jezior, czyli te małe zbiorniczki wody, te takie studzienki, takie, nie wiem jak to nazwać, kurde. Do czegoś będą, bo one po coś są. W przyszłości będziemy do czegoś je wykorzystywać, ale na razie nie trzeba się tym za bardzo przejmować, myślę. Dobra, to mamy jeszcze 3-4 drzewa różne do rozsiania, żeby zobaczyć jak to funkcjonuje, jak to działa. Więc przypnijmy sobie jeszcze raz rozsiewacz drzew. No i zróbmy jeszcze te 2. A może 3? Mamy surowce? Możemy zrobić i 3, słuchajcie, jedziemy. 3 kolejne drzewa, żeby przyspieszyć roślinki, czyli 1, 2, 3 na stopu. No dobra, ja to pozbieram na szybko, bo to nudne. O, mówię o tych sadzawkach. Wypij, a jednak mogę stąd też pić. Tylko... dobra, z tego też mogę. Czyli jeziora, ale nie tylko jeziora, bo każdy zbiornik wodny pozwala mi pić wodę. No, to zaoszczędzimy to też tak. Butelka będzie po prostu rezerwowa, jeżeli będziemy wychodzić do miejsc, w których na przykład nie ma wody, no to wiadomo, będzie trudniej. Ale poradzimy sobie. Rozsiewacz drzew. Kolejny. To tak, tu postawimy sobie jeden. O! Nawet jakaś robak jakiś tu leży jeszcze, ale go chyba nie wezmę. Trudno. A! Kurde! Zapomniałem wziąć... to muszę dokończyć też. Zapomniałem wziąć po prostu ty. No, czekajcie, zrobimy teraz od razu to. Weźmiemy to, rozłożymy to. Weźmiemy szybciutko sztukę... szybciutko, tak, przede wszystkim drzewa wszystkie. 3 drzewa. No to weźmy na przykład Itera, Soleus i Aleatus. I weźmy sztukę żelastwa. I słuchajcie, tak. Tu przede wszystkim jeszcze jedne schody. Do wody. Cyk. O, i teraz będzie łatwiej. O, mogę wypić oczywiście. I teraz tu postawimy sobie ten pobierator wodny. To jest to, kolektor wody jeziornej. Bliziutko, cyk. Dobra, i już można z niego tu klikać, bardzo dobrze. No i lecimy sobie dalej te drzewka. Patrz, drzewa pierwsze tu już sobie rosną. Tu sobie dorzucamy kolejne drzewo, tu niech będzie na przykład Itera. I idziemy rozstawiać kolejne drzewa.
Może po drugiej stronie. Tu jakieś. Żeby nie wchodziły w paradę tamtym drzewom, ale nie będą. Dobra, nie chcę, żeby wchodziły w paradę, czyli... No powiedzmy, że tu postawimy kolejne drzewka. Cyk. I tu wrzucimy drzewo, nie wiem, na przykład aleatus. I idziemy dalej. I na przykład po tej stronie postawimy kolejne drzewo. O, tu będzie ładnie, tak dookoła. Cyk. I soleus. I kurna, przyspiesza rośliny, przyspiesza tlen. Co prawda oczywiście im lepsze drzewa, tym lepsze mnożniki i te sprawy, tak? No ale nie wszystko od razu. Ja nie wiem, że mam mnóstwo wody ze sobą. Zapomniałem jej zrzucić, ale chyba nawet nie ma miejsca na tę wodę już. Więc wykorzystajmy motyw i słuchajcie, rozejrzyjmy się po tej stronie jeszcze. Tutaj. Rozejrzyjmy się, czy tu nie ma jeszcze jakichś wejść na górę. I zobaczymy, czy jeszcze jakieś skrzynki odkryjemy. Wlazłem na górę z innej strony. Tutaj sobie cały czas łażę i patrzę. Więc weszliśmy sobie na górę od innej strony i mam jeszcze jedną do zebrania skrzyneczkę. A w środku chip! No! Kolejna zabawka, dobrze. Okej, czy są jeszcze tutaj, widzimy jakieś skrzynki na górze? Jeszcze polecę w górę. Wydaje się, że chyba nie. Chyba nie. No, słuchajcie, weszliśmy. O, no i jest odpowiedź, słuchajcie. Owady się kończą. Atmosfera nadająca się do oddychania. I tlen przestanie być problemem. Chyba, że zaczniemy oczywiście gdzieś tam pod wodą sobie grzebać. Wtedy będzie problem z tlenem. A tak, proszę bardzo. I to powoli sobie kapie, powoli. Oczywiście można to przyspieszyć i tak dalej. Naturalnie, no ale mamy etap, ale 8.27 GTI, czyli dosłownie jeszcze 0.3 GTI i mamy rekord serii. Tak bym to nazwał. Co mamy nowego w chipach do odkrycia? Dekonstrukcja już P3. Co potrzeba, żeby zrobić dekonstrukcję P3? Kwarc blazarny? Kwarc magnetarowy? Co? Co to są za rzeczy? Pierwszy raz o nich słyszę. Blazarny magnetarowy, my znamy kwarc pulsarowy, to gdzieś tu jeszcze jest pełno różnych kwarców do znalezienia. Okej. Robi się ciekawie, coraz ciekawiej. Nadrobiłem nawet żelaza, jak widzicie. Dobra, no to trzeba zastanowić się, wybaczcie, dzisiaj nie polecimy do grzybowej jaskini, ale mogę obiecać, że w następnym odcinku od tego zaczniemy. Tak, polecimy, bo to będzie, tam mówicie, że tam jest dłuższa wyprawa, więc dlatego tym bardziej nie chcę zaczynać dzisiaj tego, ale polecimy, sprawdzimy, obadamy, tak, to wszystko jest w planach, to nigdzie nie ucieknie, więc zrobimy te odwiedziny do tej grzybowej jaskini w następnym odcinku, od tego zaczniemy, tak, to macie moje lamiste słowo. Zrobiłem testy, słuchajcie, teraz, szybko informuję, że zrobiłem test, to jeszcze to jedno drzewo teraz gdzieś postawimy. Ze wszystkimi nasionami, których jeszcze nie używałem, nie testowałem drzew, nie szukałem nowych gatunków drzew. Wszystko, co miałem, przetestowałem i okazuje się, że nic więcej, żadnego tajnego drzewa nie ma do odkrycia. No to złote nasiono dało tylko tajemnicze drzewo. Resztę trzeba będzie chyba jakoś odkryć w przyszłości. Natomiast tak, jeszcze jedno drzewko chcę postawić, więc zaraz sobie walniemy jeszcze jedno. Jeszcze ten rozsiewacz. Aha, tu jest, dobra. I pociśniemy jeszcze jedno, bo ostatnie drzewo mam, którego jeszcze nie używałem do rozsiania i niech będzie przyspieszenie roślinne. Otrzymano nowy schemat? Rakieta handlowa! Handlowa? Będzie można handlować z kosmosem? I dodatkowo nowa wiadomość jeszcze się pojawiła przy okazji. Co oni tu... No dobra, to zaraz to przetestujemy, co tam znowu mi chcą wcisnąć, ale tu mamy wielkie jezioro do testowania drzew. Więc sobie walniemy kolejne tutaj. Proszę bardzo, i tutaj kolejne drzewko linifolia, tak się nazywa. Cześć, rzadka larwo, biorę cię. To są pospolite larwy cały czas, tak? Pospolita, rzadka, ale jakiś inny kolorek tej rzadkiej larwy. Dobra, mamy nową wiadomość i mamy jakąś rakietę handlową, a poza tym mieliśmy sprawdzić jeszcze jedną rzecz. Tu są jeszcze jakaś nowa rakieta się pojawiła, tak? A GPS-3 w ogóle co... GPS-4 nawet mamy już!
No, no tak, pręt nad stopu, to dlatego nie robiłem ich, a tu już mam czwórkę nawet, o kurczę. Ej. Ej, ja mogę olać GPS-3 i mogę zrobić od razu GPS-4. Nie muszę robić trójki. Tylko dwa pręty nad stopu, to boli. No i płytki mamy. Mikrochip, kompas, no właśnie. Ale czekajcie, bo tu mamy tak. Premia do ciepła. Ciśnienie. Rośliny, mnożnik. Rozsiewająca nasiona, to tlen. Tak, GPS. Tu mamy mapująco. I tu mamy... Wyświetla drony na ekranie mapowania? Okej. Okay. Drony. Ja nie mam jeszcze dronów. Jeżeli tutaj jest jakaś technologia dronów, to chyba przyspieszyłem coś. Albo może da się znaleźć jakieś drony na ekranie mapowania. Kurna, o co chodzi? Zapiszmy sobie te i zapiszmy sobie te. Tylko no to pręty są potrzebne, tak? No dobra, sprawdzimy co to, ale jeszcze zanim to, to zobaczymy jaką mamy nową wiadomość. Bo chyba to będzie wiadomość związana z tym handlowaniem. Dobra, co my tu mamy? Po miesiącach ciężkiej pracy w końcu udało mi się włamać do procesu odblokowania Sentinel. Odblokowałem rakietę handlową w twoim układzie. Zazwyczaj terraformatorzy nie mogą z niej korzystać, ale powinna ci pomóc. Po jej aktywacji szanse na przetrwanie znacznie wzrastają, jednak Sentinel niemal nigdy nie zezwala twórcom planet na jej używanie. Nie mam jak stwierdzić, czy w ogóle jeszcze żyjesz, gdybyśmy tylko mogli jeszcze kiedyś znów się spotkać. No kurna, dobra, co to, ile to kosztuje? O Boże. Też sobie to zapiszmy od razu. Trzy rzeczy, które wymagają prętu nadstopu. Pręt uranowego. Mamy płytki. Dobra. Umożliwia wystrzeliwanie rakiet w kosmos w celu zdobycia teratokenów. Pozwala odblokować nowe przepisy i przedmioty. Uuuu! Ależ to będzie polsacik. Zostawimy to na następny odcinek, żeby zobaczyć co to robi. Nie, no dobra. Dobra, no nie zrobimy tego. Ale co my tutaj mamy? Larwa pszczoły. O. Zwiększa obecność roślin i owadów. Rośliny 350 na sekundę, owady, energia, dobra, inkubator byśmy chcieli też postawić, tak? Ale sobie tu pozaznaczałem rzeczy, muszę je zrobić zanim, no, inkubator byłoby fajnie coś postawić. Nawóz P2, energia, nowych gatunków larw, owadów z larwy mutagenu, mutacje pozwalają stworzyć różne larwy dzięki temu samemu przepisowi, niektóre mutacje należy dopiero odkryć. Czyli nowe eksperymentowanie trochę. Dobra, rakieta GPS-4 wymaga najwięcej nadstopu. Ciekawi mnie, ta z dronami chyba ją na razie sobie odpuszczę. To dobrze, że jest pierwsza. Na razie sobie ją odpuszczę, więc zaznaczymy sobie jeszcze inkubator. I zaczniemy robić od tych rzeczy, dobra. Inkubator to prosta sprawa, tak. O, kora mi się kończy. Trzeba będzie pójść po nią zaraz znowu. To... Tlen. Okej, okay, mamy, w razie czego, ale tu mam jeszcze, wiem, że... Dodatkowy se wezmę i co? I nadstop, tak? No, nie mam tego nadstopu tyle, żeby móc robić pręty. Kurczę. Robale zaraz będziemy jakoś tu starać się z nich te pszczoły zrobić, żeby zrobić ul. Dobra, czyli tak, na... Dobra, czyli mogę postawić inkubator. Dobra, no to jedziemy. Inkubatorek. Ładne to. Inkubatorek. Inkubatorek postawimy sobie tutaj. O kurde. Wzięło mi i... O. Inkubator. Postawimy sobie tutaj. Cyk. No dobra. Co my tu mamy? Ikra Chrom. Mutagen P3. Fitoplankton B. Nie mam czegoś takiego. Mnożnik zwierząt 200. Dobra. Jedwabnik. Larwa motyla. Larwa motyla Azurae. Larwa pszczoły. Mamy różne motylki. Czyli widzicie, znowu. Nawóz, mutagen plus jakaś larwa. Tak? Czyli będziemy pewnie tak odkrywać nowe rzeczy. Jedwabnik. A tutaj próbka bakterii i nawóz. Jedwabnik. Nie wiem do czego będą jedwabniki, ale czasami próbka bakterii, czasami mutagen. Ale głównie mutagen, żeby odkryć nowy owad, nowego owada odkryć. Larwa pszczoły. No dobra, larwa rzadka, mutagen, nawóz. Dobra, a larwa pszczoły jest po to, żeby zrobić ul. A co tutaj mamy? Inkubator. Okej, 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 okej. Czyli chcemy zrobić larwę pszczoły, czyli larwa rzadka, mutagen, nawóz. Larwa rzadka, dobra, i chcemy wziąć mutagen ostatni, który mam i nawóz, który mam przedostatni. I zrobimy cyk, pyk, myk, badanie i robi się... O, to tak szybko? O, szybko, pszczółki mega szybko się robią. I będziemy mogli postawić, słuchajcie, pierwszy ul. Czyli odepniemy sobie to i postawimy sobie teraz ul. Larwa pszczoły, nadstop nawóz, no widzicie, czyli te nawozy i tak będzie generowane teraz mocno, nawóz... Bioplastik, nadstop i larwa pszczoły i za chwilę będziemy mogli zobaczyć co to robi.
No i mamy larwę pszczoły. Cyk. I możemy postawić ul. No to ul postawimy obok kwiatków, które gdzieś tam zasialiśmy. Tych ładnych kwiatków, nowych kwiatków. O, tutaj mamy takie, o. No i patrzcie, tutaj ładnie to wszystko też drzewami będzie ładnie zarastać powoli. Więc postawimy sobie ul w środku. Zwiększy obecność roślin i owadów. Energia, rośliny, owady. Cyk. I mamy ul. Proszę bardzo. Ej! I z uli zbiera się miód! A miód to nie było coś, co się żarło i też to było zastępstwo jedzenia? Tak mi się wydaje. No i proszę bardzo! Pszczoły wokół kwiatków. Ciekawe, czy jak postawi się ul w zasięgu kwiatów, to jest szybsza produkcja miodu? Co to? Jakaś usiadła tu pszczoła nawet. O kur, one wsiadają tu. Zobaczcie, rośliny 350 gram na gramów na sekundę, owady, czas produkcji, energia. Dobra, no to mamy pierwszy ul zbudowany, słuchajcie. To może jeszcze jakaś rakieta? O, otrzymano nowy schemat nasiono drzewa Cernea. Okej. To w schematach drzew, tak? Cernea, dobra, czekajcie, zobaczmy. Cernea. No kurde! Przecież sprawdzaliśmy nulna. To może było zablokowane? Cernea nulna. No kurde! No mam wrażenie, że testowaliśmy to z nulnem przecież. Co to ma być? Czyli niektóre rzeczy jak są zablokowane, to są zablokowane i nie można ich zbadać, dopóki się nie odkryją, ale czasami można. To już tak trochę brak jakby jakiegoś... Oj. No i teraz? Teraz jest? No naprawdę? No najwyraźniej tak jest. Niektórych nie da się odkryć, dopóki nie dotknie się ich, nie zostanie odkryta własnoręcznie, to nie, to się nie pojawi. No dobra, znaczy, no, wiadomo o co chodzi. Okej, to myślę, że wow, to teraz produkcja nawozów by się przydała trochę bardziej, bo nawozy będą też schodziły mocno. Bioplastików trochę zrobiłem, ale trzeba poprodukować trochę tych. Poprodukuję trochę nawozów. Dostałem kolejną wiadomość, kurde, spamują mi tymi wiadomościami? Riley, co ty tutaj chcesz znowu? A nie! Wiadomości od Sentinel Corp. Nasze czujniki wykazały, że warunki na twojej planecie powinny umożliwić życie dzikim larwom na powierzchni. Wykorzystaj larwy z inkubatora, by wyhodować endemiczne gatunki pszczół i motyli. Są one niezbędne do wykonania misji przyspieszenia procesu terraformowania. Jesteś pod stałą obserwacją. Pamiętaj, że nie możesz używać urządzeń komunikacyjnych do podejmowania prób nawiązania kontaktu z kimkolwiek poza Sentinel Corp. Wiesz, gdzie możesz mnie ugryźć? Tam, skąd larwy wychodzą. Znaczy, nie u mnie. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, na koniec w takim wypadku... Na koniec zbudujmy tę platformę tutaj, bo mamy chyba na to surowce. Możemy sobie zaszaleć i zrobić raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, jeden pręt nadstopu. Bo to wykorzystuje moje kochane amelinium. No i mamy te mnożniki tutaj cały czas jeszcze do stworzenia i jeżeli byśmy chcieli faktycznie przyspieszyć ciepło, czy tlen, czy ciśnienie, to chcemy zrobić, tak? Więc jeszcze, o, silnik rakietowy, płytków tutaj trochę mamy, raz, dwa, trzy, bierzemy sobie też pręt uranowy, robimy sobie to i idziemy postawić tę handlówkę, żeby zobaczyć, co to daje. Co to daje, co to zmienia? Tutaj mamy rakietę pierwszą, więc tu będziemy mieli rakietę kolejną. To się zmieści, mam nadzieję. Rakieta handlowa. No dobra. Będzie jakoś tutaj stać. Proszę bardzo. No i jest! Co ja tu mogę? Otwórz rakietę handlową. Okej. O! Mam nawet achievement! Automatycznie wystrzeliwuje rakietę, kiedy ekwipunek jest pełny. Okej. Dobra, i co tu mamy? Przedmioty handlowe, dostępne terra tokeny, obecna wartość ekwipunku, łączna liczba wymienionych terra tokenów, pozwalają kupować przedmioty i schematy, część przedmiotów na twojej planecie ma pewną wartość, umieść wartościowe przedmioty w rakiecie i wyślij ją w kosmos, po pewnym czasie rakieta wróci, a ty otrzymasz terra tokeny, odpowiednia liczba terra tokenów pozwoli ci kupić przedmioty, wyślij rakietę ponownie, a wróci z wybranymi przedmiotami, możesz zautomatyzować ten proces dzięki dronom, i wielu rakietom handlowym. Czyli drony są do automatyzacji. Ciekawe. I wielu rakietom handlowym. Cenne przedmioty. Pokazuję. Ciastko? Zwiększa prędkość biegu na krótki czas. What? Przedmioty handlowe. A to możemy kupować, tak?
Okej, okay, czyli sprzedajemy, słuchajcie, te rzeczy, no to teraz wreszcie pręty irydowe będą mogły pójść na sprzedaż. Jakoś tak niskie te wartości, ale zobaczcie, mnożnik ciepła, a jeszcze jest aktywator mnożnika roślin, jest coś takiego, tylko nie zdobyliśmy go jeszcze. Nasiono drzewa Rozea, 600%, 3,5 tysiąca tera tokenów. Ikra, welkia, larwa motyla faleria, skrzek, szafka P2! Użyj tego na ekranie schematu, by odblokować nowe schematy. Szafka P2! Aktywator mnożnika produkcji. Aktywator mnożnika energii. I jest 6000 tera tokenów. Kapsuła mieszkalna 3x3. Dron P2. Nawet jeszcze nie odkryłem dronu P1. Co tu jest? Okrągła kapsuła mieszkalna. Projektor hologramowy. Fontanna. Kapsuła mieszkalna z kopułą. Fuck! Co tu jest? Jakie tu są rzeczy? Mnożnik energii, produkcji. Skróci czas wytwarzania dla maszyn tworzących przedmioty. A to są chyba koparki, tak? No bo chyba chodzi o tworzące przedmioty? Chyba, że to ta automatyzacja. Jakieś takie ciekawe larwy tu są. Czekajcie, jeszcze mamy spersonalizowane łóżko, kanapa, inteligentny materiał. Co? Stanowisko kuchenne. Czyli będzie można robić jakieś potrawy? Stanowisko kuchenne? Jo! Co tu się będzie odblokowało? Ale zobaczcie, jeżeli pręt irydowy daje mi 6 tera tokenów, to 10 prętów daje mi 60 tera tokenów. Jak to zrobić? Jezus, przecież to są jakieś chore wartości, jak tak sobie myślę. To naprawdę automatyzacja musi wejść do gry. Pręt irydowy. Niby tego miałem teraz milion, to wyślę po prostu pierwsze i nawet nie będę miał... Ale nasiona... Czekajcie, nie sprawdziłem. To jest pszenica i kakaowiec. To są nowe rzeczy. Kakaowiec i pszenica. Stanowisko kuchenne. Można by zebrać... Musiałbym zebrać w takim wypadku przynajmniej 10... Dobra. To idę wysłać pierwszą rakietę. Słuchajcie, te pręty irydowe, w końcu się ich pozbędę. To teraz już nawet będzie szansa na to, żeby... będzie sens zbudowania jakiejś produkcji irydu. Czekajcie, ile tam będziemy tu mieli? 10, 13, weźmy 15 na razie prętów irydowych wyślijmy. Tam jeszcze chcieli pręty uranowe, ale to zbyt cenne jeszcze dla mnie. Jest jakieś silniki rakietowe. Też jeszcze to cenne, ale... No nie, szkoda, że zwykłych surowców w ogóle nie chcą, tak? Czyli tylko tak naprawdę chcą, znaczy, to nie jest tak zrobione na szczęście, że to łatwo będzie można... No tak, silniki, próbki bakterii też 6 tera tokenów, okej. Okay. Ale ciekawe, że ciastko mogę im wysyłać, czyli ja mogę produkować ciastkę, nie mogę zdobyć ciastka. Dobra, wystrzel, znaczy tak, zrobimy tak, tylko to i zrobimy wystrzel rakietę handlową. Więc słuchajcie, pierwsza handlowa rakieta, a nie sprawdziłem nawet wartości, jaką przyślą. Powrót... Za ile? Oto rzeczywiście warto zbierać. Powrót rakiety handlowej za 576 sekund. O! Jeszcze coś mnie tu atakuje. Shit! I tak akurat co tu się dzieje? Idziemy to zobaczyć? O Jezus, jakie bombardowanie! Wiecie co? Czy to może Sentinel Corp na mnie wysłać jakieś bombardowania? Bo mam wrażenie, że on chce nam pokazać, hej, obserwujemy cię. Możemy cię sponiewierać, jak tylko nam przyjdzie to do głowy. Ja pamiętam, że kiedyś jak szedłem do placówki handlowej w Early Accessie, to miałem takie bombardowanie, które było właśnie takim nietypowym bombardowaniem i właśnie to coś się teraz objawiło. 9,6 GTI. Przekroczyliśmy w sumę. No dobra, kończę odcinek, ale... Jak mnie tu bombardują? Chyba dają znać o sobie, bo to po wystrzeleniu widzicie... Nie wiem, czy to jest przypadek, że po wystrzeleniu handlowej, ale mam wrażenie, że chyba tak. Wystrzeliłem handlową i oni stwierdzili, hehehe, patrz, co możemy ci zrobić, dziadu. To właśnie próbują mi to zrobić. Więc ja oczywiście na koniec jeszcze polecę zobaczyć, ile udało się zebrać uranu. Jak tylko skończymy nawalać, na ten odcinek zakończę i będziemy mogli kontynuować kolejne realizacja pomysłów w kolejnym już odcinku. Dobra, skończyło się, przeżyłem. Zaraz dostaniemy jakąś informację od tego Pindelkorpu, że hehe, widziałeś to, co zrobiliśmy? Hehe. Nie podskakuj nam, tak?
Słuchajcie, wróciłem do strefy... Wróciłem do strefy... produkcji naszego irydu. Przepraszam, nadstopu. Postawiłem sobie tutaj siedzibę, żeby w razie czego można było się tutaj natlenić jeszcze w tym miejscu. No dobra, i zobaczmy jak tam produkcja. No to ten nadstop bardzo ładnie to działa. Wiecie, że to też można by razem z aluminium połączyć i też by to generowało... też by to generowało jakiś surowiec, tak? Także można by zebrać wszystko i tak naprawdę zbudować za chwilę tutaj szafki, gdzie to byśmy sobie magazynowali, bo o... Akurat najmniej tego żelaza. A, nawet nie mam miejsca na żelazo. No dobra, no to w takim wypadku tu sobie postawimy na razie szafkę. Nie będę na razie tego masowo niszczył, bo myślę, że to się przyda. Jak tu przyjadę na przykład... Wiecie co, tu będę mógł brać ze sobą kupę aluminium. To jest też jakiś pomysł na przyszłość. Wziąć tutaj kupę aluminium i zrobić tutaj przetwórkę od razu, tak? Właśnie nie. Czyli będziemy na razie chować inne surowce. Ale chodzi o to, że jakbym tutaj sobie przygotował przerabiarkę, może nawet będę miał surowce na to. Zaraz muszę sprawdzić, czy będę miał surowce na to. Czyli chodzi mi o to, że będę mógł zrobić to. No tak, 3 aluminium. Będę mógł wtedy produkować prętyn, znaczy nadstop ogólnie, tak? Po raz kolejny. Więc tutaj zrobimy sobie pewnie produkcję nadstopu też. Tak, i myślę, że to będzie nie głupia, a będę sobie dostarczał amelinium, bo mam go w nadmiarze. Myślę, że to byłoby całkiem niegłupie. No i pytanie właśnie, czy tamten optymalizator nie będzie właśnie tutaj zwiększał produkcji. A larwy. Wszędzie tych larw pełno teraz. Więc no, na razie sobie zostawiam to. O, rozsiewacz drzew P2. To, co ja budowałem, tyle rozsiewaczy P1, teraz będę musiał zrobić wszędzie rozsiewacze P2. Jaka to jest różnica? Rozsiewacz P2, zeolit potrzebny i nawóz P2. Oczywiście schowało mi poprzedni, przez co nie widzę jaka jest różnica, ale no mniejsza o to. Nadstop, kora drzewna, zeolit, nawóz P2 i... schemat kopuła motyli, no i teraz będzie sens tworzenia motyli. Zatem szanowni państwo, motyle na przyszły odcinek. Może rzeczywiście ten autowytwórnik warto by zrobić, żeby zobaczyć, żeby może tutaj od razu autowytwórnik działał, tak? Wrzucam... Jestem ciekaw, czy autowytwórnik potrafiłby brać z tych szafek, na przykład surowce, tu bym postawił autowytwórnik i od razu by wytwarzał z tych rzeczy, plus z magazynu, tutaj gdzieś postawiłbym magazyn amelinium, prawda, wrzucił to połowę aluminium i to by po prostu przerabiało to na nadstop. Może tak by to działało, to jest rzecz na sprawdzenie w kolejnym odcinku. No i oczywiście rozsiewacz P2, mamy kopułę motyli jako nową rzecz, którą możemy sobie patrzeć, sprawdzać, włóż larwy motyli, by podnieść poziom owadów, tak? Bo owady powoli muszą się też zacząć generować, żeby dojść potem do zwierząt. Więc jest co robić. Jest co robić, jest co stawiać. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco, ale przynajmniej zobaczcie, ile mam nadstopu. Jakbym postawił od razu tę przerabiarkę, tak, to mógłbym od razu przerabiać ten... Znaczy, poczekajcie, bo ja bym chciał robić przerobienie... Poczekajcie. Moment. Jakbym chciał zrobić przerobienie... to tu jest warsztat potrzebny... Nie, czekajcie. Zaawansowany warsztat jest potrzebny, żeby robić nadstop. Czekajcie. Nadstop. Zgłupiałem już. Gdzieś jest ten nadstop. W zaawansowanym warsztacie jest nadstop i pręt nadstopu? Chyba tak. W jednym miejscu. No, więc aluminium muszę ze 3 przynieść tutaj i będzie. Także to już sobie zrobimy w kolejnym odcinku, tak jak mówię. Żeby już nie przedłużać bardziej. O, jeszcze sobie wezmę. Jeszcze sobie wezmę trochę nadstopu, bo widzę, że pracuje kobaltu. Mogę też wziąć trochę. Dzięki jeszcze raz. Trzymajcie się, wielka piona. Do zobaczenia, kiedy... Jeżeli mnie znajdzie na znowu jakiś maraton, to jutro. A jak mnie nie znajdzie, to pojutrze. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.